Cześć, witam na kolejnym unboxingu. Taki malutki, chociaż no, pewnie dla niektórych, no, w sumie coś tu jest, cztery paczki, to i dużo i mało, chociaż wiecie, że potrafię przesadzać bardziej. No, ale to taki uzupełniający, prawda, no bo nie mogę wytrzymać, bo są tu pewne prenumeraty, wiecie o co chodzi pewnie, no więc jak się tu powstrzymać, no przecież nie będę czekać. Okej, tutaj pierwsza taka mała prenumeratka, tu mamy Jonę. O, 25 tom. O, tak wygląda. Mam z dodatkiem. To jest jedna z niewielu mank, które biorę z dodatkiem. Tym razem mamy tutaj okładeczkę. Zazwyczaj lubię, bo tutaj dają te tutaj z wewnątrz. Ale no, tym razem poszli. Tak. O, jaki słodziak. Okej, zobaczę, co tutaj jest, żeby nie trafić na jakiś spoiler. Jakiś za duży. O. Tak. Dobra. No i teraz przechodzimy tak. Nie wiem, która jest która, bo paczki są takie same. Ciężkie, prawie że tak samo. Otwieramy. Na chybił trafił. Zobaczymy. Znaczy ja wiem, co jest w jednej, co jest w drugiej, tylko nie wiem, którą otworzę pierwsze. Dobra. Tak, tak. Tu jest jeszcze jedna paczuszka. Dobrze widzicie. Okej. Zobaczmy, na co trafię. Aha, dobrze trafiłam, dobrze trafiłam. Znaczy ja nie mówię, że druga paczka jest zła, ale czekałam 20 lat ponad, więc sami rozumiecie, że nie mogłam już czekać dłużej. Jest to, jak tutaj widzicie, o, Tokio Babylon. W twardej oprawie. Jak zazwyczaj nie biorę twardych opraw, tylko miękkie, tak tutaj... Przykleiło się. Tak tutaj wzięłam w twardej oprawie. O, pod obwolutą są takie... O, tak wygląda. Moim zdaniem lepsze jest z obwolutą. Także akurat w przypadku klampa idę w twarde obwoluty. Dodatkowo mamy tutaj takie dodatki. Karty pocztowe. Jedna taka, druga taka. Ja mam artbook oczywiście z Tokio Babylon, także znam grafiki. No i zakładeczka. O, wreszcie, wreszcie. Po tylu latach ja już zaczęłam już tutaj stawiać krzyżyk. Oczywiście mam Tokio Babylon po angielsku, no ale jak jest po polsku, no to trudno, żebym ją wzięła. Tutaj mamy dodatkowo taką kolorową kartę. No i potem już... O, tak wygląda kreska. To jest taki, tak powiem, stary klamp. Ja go bardzo lubię. Polecam. Bardzo się cieszę, że wreszcie jest w moich łapkach. Dobra. Teraz pora na drugą prenumeratkę. Ci, którzy śledzą prenumeraty, myślę, że się mogą spodziewać, co tutaj jest. Jest to manga, którą wzięłabym może i w miękkiej okładce, ale że jest strasznie gruba, to się boję, żeby się po prostu zniszczyła, bo jak większość ma tych grubasków po 400 kartek, to tak ma chyba z 600. Więc boję się, że gdyby była po prostu klejona, to no może nie od razu, ale po jakimś czasie mogłaby się zacząć rozpadać. A, już widzicie. Claymore, pierwszy tom. Taka kniga. Nie ma obwoluty, to jest po prostu okładka twarda. O, tutaj się błyszczy. Też się błyszczy. O. Jeśli chodzi o dodatki, no to mamy tu karty. Znowu pocztówki. To jest chyba okładka trzeciego tomu. Teraz JPF zrobił coś takiego, okay, że w tej chwili, jeśli się kupuje w ciągu miesiąca od prenumeraty, to jest po prostu zniżka 10%. Więc jeżeli jest jakiś tytuł, oczywiście starych niestety to nie obejmuje, tylko teraz od tych nowych. Więc jeżeli Was coś interesuje i wchodzi w prenumeratę i jesteście pewni, że będziecie to brać, no to opłaca się wziąć wcześniej. O. Okej. Zobaczymy. No i porównajmy do Tokio. Czy jest grubsze? No jest, jest trochę grubsze. Ładnie wygląda, trzeba przyznać. Fajnie, ten grzbiet taki płaski. Nie wiem, podoba mi się. No okej. No a tutaj paczuszka z... Jak widać z JPF-u, która się tu klei. Jest tak spakowana, że tym bardziej chciałam ją otworzyć, bo trochę się boję. Nie wiem, jak to opakowali, ale tak dość delikatnie bym powiedziała. Powiedzmy, że jestem w stanie
tam palcem wyczuć mangi. To nie jest dobrze. No ale mam nadzieję, że przetrwały. Tym razem chyba użyli folii bąbelkowej z tego, co tam wyczułam i zobaczyłam, więc jest szansa, że to przetrwa bardziej niż jak tylko tą folijką. Tak, jest. No. Jeśli chodzi o mangi, które tutaj są, to zaraz zobaczycie, co tutaj mam. Ale mam tutaj też dodatek, którym sama nie wiem, co jest, bo dodają do zakupów japońską mangę. No wiadomo, zostało im i trzeba się tego pozbyć. Prosiłam ich, czy by mogli wysłać coś klampa. Nie wiem, czy się udało. Ja, udało się, widzę już. I właśnie mówiłam, że najmniej by było, jakby to było coś z Tokio Babylon. Także bardzo, bardzo ślicznie dziękuję JPF-owi za to, że mnie wysłuchali. Bardzo mi miło. A, tak to otworzymy. Jeszcze tu poklejone. O, jak się za to zabiorę. Tak, teraz już włożyli to do tego, co zwykle. Tutaj spróbuję to naciąć. O, o, chyba tak będzie łatwiej. O, jeszcze tu. O, nie wjechała w mangę. Nożyczkami. O, ale tak będzie łatwiej. No, dostałam czwarty tom po japońsku Tokio Babylon. Przyznam, że wygląda bardzo podobnie do wydania angielskiego, które posiadam. Wręcz bym powiedziała, że jest idealnie takie samo. Ale bardzo się cieszę, bo przynajmniej widzę, że po angielsku wyszło, no można powiedzieć, że identico tak samo, ale mam wersję japońską. Tokio Babylon nigdy za dużo, także ja się cieszę. Bardzo dziękuję. Do tego Helena Victoria, tom drugi, bo się do tego zabieram i zabieram, a znając moje szczęście, to potem to znowu wykupią. Także wzięłam wreszcie ten drugi tom. Tym bardziej, że tutaj był w najlepszej cenie. No i tak, co tutaj jeszcze? Dodatki, no widać z Claymora, ale chemik. Wygląda, jakby było wycięte ze starej okładki. No i Dragon Ball. No. No i tutaj, jak widzicie, mam pakiet Ghosta. Jeśli chodzi o Ghost, oczywiście miałam kiedyś jedynkę, ale już nie pamiętam czemu, chyba przy studenckim życiu się pozbyłam Ghosta. No i miałam nawet numerowaną wersję, bo to były jeszcze te czasy, co numerowali, ale no jak mówię, no, pozbyłam się. No ale teraz kupiłam jeszcze raz. A, wydobędę to z tego. To się strasznie lepi. O. Nie lubię tego, jak ten robią. No, więc tak, przede wszystkim jest podstawowy, że tak to nazwę, Ghost, jedyneczka. O, myślę, że widzieliście, bo ta manga już wychodziła dawno, dawno temu. Są kolorowe strony, prawda? Dużo kolorowych stron. Ja świetnie trafiam, po prostu świetnie. Pamiętałam, że są te sceny, ale ja wiem, co ja wam tam zrobię. Dam wam tam jakiegoś arbuzika albo coś. No, sorry, nie przejdzie. Tak, w tej mandze są takie sceny. No cóż, tu jest dwójka. Z moim szczęściem znowu trafię, więc tak, o, delikatnie zaglądnę. No oczywiście, że trafiłam, no trudno, żeby nie. Znowu dam jakiegoś arbuza. Tu też dam dużo arbuzów. Jest. Robię sobie robotę. Okej, to jest półtora. Ja już się nie boję, po prostu będę wstawiać arbuzy. No dobra, tu szczęśliwie tylko ramię. I jeszcze to jest tribut, czyli to nie jest autora Ghosta, tylko innych autorów, tak jakby na podstawie, czy tak jakby inspirowane, prawda, tymi opowiadaniami. Tutaj są opowiadania właśnie takie inspirowane Ghostem różnych autorów. No, także tak to wygląda. Okej. Okay. No, także taki malutki, krótki unboxing, ale sami rozumiecie, że nie mogłam się powstrzymać, bo tutaj, prawda, Claymore na mnie czekał, no i przede wszystkim moje Tokio Babylon ukochane. No i byłam ciekawa, czy mi wysłali coś, czy się udało i się udało, także bardzo się cieszę. No, także taki malutki unboxing. Dzięki, cześć!